Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Linux. Oberces tej stronki. Podobno wasz bardzo lubiany twórca internetowy Linuxowy. Dziękuję. Słuchajcie, obiecałem swego czasu w zeszłym tygodniu testując Zorin Pro, tak, Core, że pokażę Wam Zorina Lite 17.2. Dzisiaj będzie Zorin 17.2 na czymś takim. Na takim czymś. Słuchajcie, to jest lenowo. To jest Lenovo 3000N100. Bardzo, bardzo stary laptop. W tej chwili mu lata 18 lat, naprawdę 18-letni laptop. I na tym stoi system z 2024 roku. Jest fajnie, powiem to tak, że nawet to działa. Do kompletu jest tylko 3GB RAMu. Dysk HDD talerzowy 160GB i dwór zeniowy Proc do kompletu. To ma palca, który prawie działa, powiem to tak. Gorąco zapraszam na film. Dobra, zanim przejdziemy do, do systemu całego, to przyjrzyjmy się temu lenowo, bo to jest taki lekko trupek, już zalatuje lekko trupkiem. Relays Date 2006, 18 lat temu słuchajcie, tu możecie na wikipedii sobie przeczytać dokładnie jak to mniej więcej wyglądało, jakie były wersje tego i tak dalej, ja znalazłem parę po pierwsze jest tutaj coś najbardziej podobnego do tego co ja mam tego laptopa dostałem kiedyś od widza, któregoś nie pamiętam, dziękuję ci widzu, robiłem unboxing z tego zresztą to mamy teoretycznie Intel Core Duo chyba to jest to, T2 to mi się uderzy, to jest to tutaj jest akurat tak jak mówiłem 3 GB RAMu, dysk SATA a teoretycznie nie wiem bo nie sprawdzałem tego dysku na pewno ta leżyoby bo go słychać 160 giga, Mamy nagrywarkę, tak, tak. I wbudowana karta Intel GMA 950, chyba tego to ja nie wiem. Przekątna 15,4 Cala. Jest Bluetooth, owszem. Słuchajcie, najlepsze to, że karta Wi-Fi teoretycznie wi widzi nawet 5 GHz. Nie wiem, jakim cudem widzi. Ale się nie chce połączyć, bo ja tam mam WPA 3 akurat ustawione, nie? Kolejna bo to było parę wersji tych laptopów. Kolejny jest tutaj z Intercore Solo. To ja nie wiem, jak to z Solo chodziło, ale. Chyba niezbyt dobrze, znowu GMA. Teoretycznie się dowiadujemy tutaj, że jest 128 mega pamięci VRAM u tak zwanej, nie? Tak to wygląda. Tutaj jest jeszcze jedna, jedna, jedna wersja. Tu jest Duo 24600, ale znowu z Nvidią. Były te laptopy z Nvidią 7300. Więc naprawdę była to dość duża linia, można powiedzieć w ten sposób, nie? Nie był to cud, naprawdę to nie był cud techniki. To jest wielkie, ciężkie. Ale, jak na Lenovo, to naprawdę ma fajną klawiaturę, Powiem to tak, że pracuje się całkiem przyjemnie. Teraz system, system Zorin, no kurde, TGS, podstawa Zorin 17.2. Omawiałem niedawno na kanale, z miesiąc temu niecały. Zapraszam do tego filmu, aby ktoś nie, nie ogarniał. Pokazywałem wersję professional, tak, i zwykłą chyba też zresztą. Obydwie pokazywałem. I tak jak mówiłem, light, light będzie light, i dzisiaj mam lighta. I w tamtych filmach zrobiłem chyba mały błąd. Bo powiedziałem, że Zorino S będzie do 19, no nieprawda, będzie do 18 włącznie. Czyli 19 już nie będzie Zorina Light'a dlaczego? Możecie przeczytać sobie tutaj na poście od ekipy Zorina 16 kwietnia był ten post, że dlaczego, po co i tak dalej, różne środowiska i tak dalej. Ja tego nam nie będę naprawdę tłumaczył, myślę, że nie ma najmniejszego sensu. Jakby ktoś był zainteresowany, kurde, helpzorin.com albo z Zorina wchodzicie albo z górla szukacie Zorin OS Lite. No, tak jak mówiłem, 17.4 czy dwójka, 17 chyba 2 to jest, tak? 17.2 oparta na Ubuntu 2404LTS. I wersja light to jest XFCE418, tak to nam wygląda. Nie będę już przedłużał, jak ktoś co sobie oglądnie TGS, tak nam TGS, tak a ja zapraszam na żywy sprzęt. Witam, witam na polpicie tego pięknego systemu i na piękne, tego pięknego sprzętu przy okazji. Na, na, nawet powiem tak, że jeżeli chodzi o proces instalacji, bez problemu mi się tutaj postawiło wszystko. To jest sprzęt, znaczy to jest laptop 64-bitowy już, więc naprawdę jest po prostu w porządku. Zachowanie: no, zachowanie jest takie se, powiem to w ten sposób. A to dlatego, przejdę tutaj do rzeczy terminalowych, po to, żeby Wam cztopa tak zwanego odpalić, czyli monitor systemu, żebyście zobaczyli, jak to, kurde, nie ta klawiatura, w ten sposób. Czyli tak jak mówię, mamy dbardzenie, tak, dbardzenie. Ramu zajmuje to 700 MB. Swap, SWAP nie jest teoretycznie używany, więc spoko. Pojedźmy sobie po kolei. W tej chwili to działa na Wi-Fi. Jak najbardziej na Wi-Fi. jest to podłączone, proszę bardzo. Teoretycznie, ja, zobaczcie na to, ja mogę próbować połączyć się z Wi-Fi 5, ale tak jak mówię, ja mam tutaj WPS-a trójki 3, 3, WPA, czy WPS-a 3 i mi się to po prostu nie chce połączyć z piątką. Dziwne, że laptop tak stary ma taką kulturę obsługę piątki WiFi. być może to jest karta zmieniona, nie wiem. Połączyło się. O oh, oh, kurde, słuchajcie, to się połączyło. O oh my god, wsparcie się na to. Olimp piątka, to jest moje WiFi 5. To chyba, że ktoś to zmieniał, to WiFi, bo to jest impossible mission, zaraz prowadzimy transfery. Bo, bo jestem pod ciężkim wrażeniem, powiem tak, ja testuję sobie te laptopa chyba ze 3 dni, bawię się nim trochę, znaczy testowanie, no wiadomo, no użyła się na tyle, na no ile się da, tak? Z góry wam powiem od razu, że do multitaskingu będzie ciężko, szczególnie jeżeli tym nie ma być YouTube pod spodem. To nie jest dobry do końca pomysł, ale to za moment. DSL test. Ej, kurde, jestem ciekaw. Zobaczcie, jak to zapieprza. To normalnie chodzi lepiej niż Raspberry Pi 4B. Kurde, naprawdę, ja się nie nawalam, że tak powiem. Wejdźmy sobie na okle, dobra. Poczekajmy, aż się wszystkie reklamy załadują, po czym się jeszcze ładują do kompletu. Chcę, żeby to po prostu sprzęt miał święty spokój, powiem tak, nie? Ej, dajmy sobie tutaj ten terminal. Jest, dobra, dam go żeby był na górze. Gdzie to jest? Utrzymuj na wierzchu, tak żebyście widzieli, jak to się mniej więcej zachowuje, nie? Jeżeli chodzi o transfery i tak dalej. No, poczekajmy aż się te reklamy załadują, popatrzcie się, jedna głupia strona kurde z testem, gdzie jest parę reklam i proces 100% obciążony, ja chciałem tutaj wi-fi sprawdzić, więc wiecie co zrobię, wrzucę bloka po prostu, bo, bo ja potrzebuję tutaj sprawdzić wydajność tego sprzętu, tego procesora, a nie kwestię wydajność wyświetlającą reklamy, no już bez stegest, tak? Moment. Dobra, załadowałem mem Przepraszam wszystkich sponsorów tych stron, ale zabijacie mojego laptopa, na którym ja mógłbym korzystać, gdybyście nie wpchali reklam tylu na tą głupią stronę od testu. Yy, dlatego popatrzcie na różnicę wtedy, a teraz. Przedtem było 100% zajęte, a w tej chwili się to waha. O 30% jest zajęte procesora, a nie dwa razy tyle przez wasze reklamy. Sorry, ale jeżeli tak będziecie robić, to na takim sprzęcie trzeba będzie tego używać. E, dobra, jedziemy, pamiętajcie, Wi-Fi 5. Wi-Fi 5, ja nic nie dotykam. O kurde zaczyna wyjść grubo. Zobaczmy co z tego będzie. Czy nam się w ogóle nie, nie udostępniaj mi żadnych danych. Nie dziękuję. E, zobaczmy jak to będzie wyglądało tutaj. No jest dobrze, 20 megabitów na sekundę. Transfery na Wi-Fi 5 są zarąbiste. Za Ale i tak jest nieźle, naprawdę kurde, że to coś... Nie wiem, tu chyba ktoś wrzucił po prostu piątkę kurde tą. Nowszą kartę Wi-Fi, bo, bo to jest nierealne chyba, że w 2006 roku piątka ten. 17 megabitów jest wysyłka. Okej, okay, dobra, wystarczy tego dobrego. Dobra, spoko. Teraz tak, standardowo jak już jesteśmy tutaj przy przeglądarce, to ja odpalę może tutaj WebGLa. WebGL John WebGL, jest, WebGL Aqua. Nie wiem, czy mówić od razu, czy wam nie mówić o tym, no ale no niestety po prostu temat i tak nie działa. Więc mnie nie wiem po co wam to pokazuję. Wyjąłem 10, no, idzie 7 fps. -ów. Nie ma tutaj żadnego tego. Ale, ale, ten, no, no widzicie, jak to wygląda. Jak jesteśmy przy czymś takim, to jedziemy YouTube odtwarzanie, co? Dobra, mam tu jakieś wideo w YouTube, słuchajcie, nie, nie mam tego free copyright, non free, coś tam, wideos. Dlatego, że tam jest przeważnie statyczny obraz, że się nic nie dzieje. Jest to bez sensu pokazywanie tego. Dlatego tutaj jakiś Minecraft Parkour Gameplay, no copyright wam puszczę typi, oczywiście bez dźwięku. I zobaczmy, tak. Ja wiem, że prawie nie widać tutaj i tego. Zrzuconych latek, ale ja widzę w tej chwili 15 na 150, przycina trochę, jest 270 latek wyświetlonych, 60 jest zrzuconych, to jest 480p. Jak widzicie, no już jest 100% obciążenia procesora, ale na 480p da się to oglądać. Nie wygląda to tragicznie pikselowato, to, a jak widać, działa tak. No, obciążenie 100%, więc nawet nie, nie próbuję 720p tutaj wrzucać, bo nie ma to najmniejszego sensu. Przy okazji pozdrawiam pana Orbital. No, Copyright Gameplay za fajny gameplay, ładnie to wygląda. Może będę to stosował. Yy, dobra, teraz tak, zostawmy sobie właśnie kolejna rzecz: Bluetooth. Bluetooth teoretycznie tutaj też jest budowane, yy, tylko to Bluetooth po prostu nie działa. Mam tutaj głośnik, tak, gdzieś z tyłu mam taki głośnik, który niedawno kupiłem za całe 20 zł na ale drogo. Taki głośnik tutaj kupiłem, tak, na Bluetooth on jest 5.1 chyba podobno nawet. Działa całkiem przyzwoicie, powiem tak, ale tu nie jest to niestety wykrywane, nie działa. Więc no, no tak średnio, tu nic nie jest wykrywane, powiem to w ten sposób. Nie ma żadnego praktycznego urządzenia. Ja spróbuję motkę, bo motka chyba działa, zaraz zobaczymy. No, słuchajcie, to, to nie wygląda dobrze, powiem to tak, bo wyszukuję i to niestety nie działa. Niby jest tutaj wykryny SL System Product Name, ale się z nim w ogóle nie łączy, ponieważ w drugą stronę ten mat po prostu nie działa. Czy to jest wina Zorina? Nie wiem. W ogóle nie chcę wam tutaj mówić, że Zorin jest beznadziejny i tak dalej, bo trzeba brać uwagę. pod uwagę trzeba brać to, że ten laptop ma 18 lat i on nie jest stworzony do uruchamiania Zorina, tak? Teoretycznie. To jest tylko test tego, jak się nowy system sprawuje na tak starym trupie, Dlatego niektóre rzeczy mogą tutaj po prostu nie działać. Bluetooth prawdopodobnie działa nie normalnie, tylko nie aż w tak starym sprzęcie. Dźwięk. Dźwięk pracuje, wykrywany jest bez najmniejszego problemu. Można sobie tutaj temat ogarnąć. Odpalę Wam kamerkę, bo jest tutaj kamerka jak najbardziej. Cheese! Co prawda ta kamera jest aż 640p, znaczy 640x480 ale no, no działa, naprawdę nie ma ej, naprawdę aż takiej tragedii nie ma. Popatrzcie jak zasłonię tutaj ten okno O, żeby, żeby to jakoś wyglądało, to naprawdę nie jest źle jak na taki laptop to, to kurczę, tak? Kolejna rzecz, o której tu powiedziałem, to już podarujemy sobie na razie HTOPA jest to że jest tutaj czytnik, yy, słuchajcie, palca. Popatrzcie. Tutaj macie rzut z góry na tego cudownego laptopa, i tu jest czytnik palca. To, to, to cudo, tak? Co, cudo jest czytnikiem palca. Nie, nie doszedłem jaki to jest model. Te, teoretycznie możemy spróbować zobaczyć. Teraz jeszcze raz. Yy, tutaj mam go Authentec es 2501 Fingerprint Sensor. Ja go teoretycznie sobie sprawdziłem. Znaczy, patrzyłem mniej więcej i on nie jest na liście zgodności Linuxowej. Po prostu nie jest, bo nie jest. Ale wiecie, co jest najlepsze? Ja się wczoraj tutaj bawiłem dość grubo, filmy, odtwarzanie i tak dalej, tak dalej. Proszę, sudo fprint enroll to jest wykrywanie czytnika palca. To jest program do obsługi tego. Dajemy sobie w ten sposób, tak. Piszemy tutaj hasło. Ok, i wiecie co, on mi wczoraj parę razy mi załapał. Naprawdę załapał. Ja go teraz przytykam tu do, do czytnika palca, tak. I ja go tutaj poruszam. I wczoraj się udało, że mi dwa razy pas pokazał. Natomiast po, o, widzicie? Jest. Teraz za chwilę może pokażę. Drugi raz wyginam. O, jest! O, o, o! I on tu za chwilę walnie komunikat, że się przegrzewa, jest taka opcja. Może tym razem przejdzie, nie wiem, kurde. Kręcę tym palcem, ja bym nie wiem, gdzie nie powiem, gdzie go wsadził i, i kręcił. Ale, ale to jest chyba koniec. No dwa razy i koniec. Ale widzicie, ten, ten czytnik teoretycznie działa. A kurde, w nowszym HP-ku, który mam, 8440p, z 2012 roku, tam w ogóle nie jest wykrywany ten czytnik, nic, zero. No, no niestety, sorry, to, to jest koniec, tak? On tam wali w logach, że jest błąd przegrzewania się. No, no, no niestety, no, no tak to wygląda. A propos tej klawiatury, to wszystko jest fajnie. Ona naprawdę fajnie pracuje, jest przyjemna prawie. Poza tym, że nie wiem, co za, nie powiem, jakiś dobry człowiek Czemu wsadził FN tutaj, a nie gdzieś w cholerę w kosmosie? I kurde, z przyzwyczajenia nie mogę sobie kontrola wcisnąć, bo jest kontrol zamieniony kurde z FN, tak? No, to jest o duszę rozbić, powiem tak. Ja wiem, czepiam się głupot, ale, ale zawsze się lubię poczepiać. Jak to jest? mówią, czepiam się jak grzeb przy, go, przy go ogona podobno. E, NeoFetch, NeoFetch dla wszystkich, którzy lubią sobie pooglądać dane rzeczy na tym sprzęcie, e, proszę bardzo, tak to wygląda. 68 kernel, 68 kernel, XFC 418, tak jak mówiłem, Intel Core 2 T5500, 167 GHz. Czyli teoretycznie na takim trupie to się powinno Antixa odpalać, a jak widać tutaj jest naprawdę, bym powiedział, w porządku. Odpalimy sobie LibreOffice, bo tak jak powiedziałem na początku tego filmu, że z tego laptopa da się korzystać bezpiecznie, a widać z internetem, znaczy z YouTube no da się, może być ciężko, ale się da. Z tym, że moim zdaniem takim, że najlepiej by się na nim pracowało w tak zwanym trybie nie, nie multitaskingu, tylko monotaskingu, czyli jedno zadanie które ma coś zrobić? Na przykład widzimy sobie, nie wiem, cześć, mamo, piszę do ciebie list, bo się stęskniłam. O, no, do ciebie list, bo się stęskniłam, i tak dalej, nie? Tego rodzaju prace by były ok. Pisanie jakichś tam dokumentów, czegokolwiek, i tak dalej. Spoko, nie? Natomiast jeżeli chodzi o pracę na multitaskingu, to już może być trochę gorzej. Chociaż z drugiej strony, odpalmy sobie parę programów. Może no właśnie jeszcze jedna rzecz, która tutaj leży i kwiczy, to jest odtwarzanie filmów, bo jak na YouTube jakoś to chodzi, tak jak ja chcę sobie odpalić, załóżmy, mój film na przykład po sieci, ponieważ sieć tutaj jak najbardziej jest wykrywana, żeby nie było. Jest to Samba, nie wiem, nie pamiętam, który tam ten model, wersja Samba jest odpalona, ale to działa. Autentycznie działa, można sobie tutaj ładnie temat ugarnąć, tak? Tutaj jakieś filmy swoje wrzucone, dajmy sobie, nie wiem, Elek, nie, bo będzie, że to sponsorowane, a to nie jest sponsorowane przez nikogo. Próbuję odpalić Exodia OST z Linux, tak? To, teoretycznie nam się tutaj coś ładuje. No i zobaczcie, co tu się teoretycznie dzieje, bo. Właśnie się zaczął odtwarzać film. No niestety tak to tutaj nam wygląda. Ja mogę zmniejszyć to okno, ale to szczerze mówiąc nie zawsze dużo pomoże, bo raz one są odtwarzane w miarę. No teraz jakoś idzie, no teraz, teraz się jakoś tutaj pojawiło, są jakieś błędy i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie nawet teraz to zaczęło iść, bo oglądajmy jakiś inny film, to tak sięło, że po prostu koszmar całkowity był, nie? A to jest full HD oczywiście, trzeba się z tym liczyć, nie? No bo na YouTubie odpalałem wam 480p, tutaj jest troszeczkę inna bajka. Może trzeba było tylko poczekać na zbuforowanie, panie Bartku, no? Będzie coś z tego. Musi się chyba zbuforować trochę, kurde. No, no niestety, tak to tutaj wygląda, nie? Ja nie mogę oceniać, czy jest to wina Zorina, kodeków Zorina, czy czegokolwiek innego. Bo powiedzmy, ja bym to odpalił na sprzęcie, który nie wiem, 5-6, max 10-letnim. To jeszcze można by coś powiedzieć. Ale na sprzęcie, który ma prawie 20 lat, to się nie ma co dziwić, że to po prostu nie działa tak jak do końca, jak powinno. Więc ja tu się nie czepiam Zorina, że jest zepsuty czy coś, nie? Tylko po prostu sprawdzam go sobie, jak można tego normalnie tutaj poużywać. A jak widać, można, tak? Jest całkiem w porządku. Daj sobie na napracuj. Mimo tego, że jest ograniczona sieć, trzeba mieć trochę cierpliwości do tego, bo trzeba mieć trochę cierpliwości do używania tego sprzętu, jak widać. Ładowanie to nie jest, nie jest potęga całkowita, ale ogólnie da się tego po prostu używać. Jak widać, jeżeli chodzi o programowanie i upgrade systemu, znaczy update repozytoriów, to może być ciężko, lepiej to robić spod konsoli, bo jest po prostu szybsze. Zróbmy sobie jeszcze jedną rzecz, odpalę teraz Wam wideo, które przekopiowałem sobie z NASA tutaj na pulpit, też Full HD. No i zobaczcie jak to idzie teraz tutaj na, jeżeli chodzi o lokalnie, tak. Też niestety nam temat przycina. Teoretycznie tutaj VLC ma, to jest VLC, tak? Ma akcelerację jakąś. Może trzeba dograć jakieś stery do tej grafiki Intelowskiej, nie wiem. No, w każdym razie podstawowo jest średnio bardzo, no, 100% zawalony sprzęt, tak. Teoretycznie można spróbować to odpalić, zrobimy sobie tak, czyli zmniejszymy sobie okno. Ja by ktoś nie wiedział. Alt prawy myszki w XFC, zmniejszamy okno bez szukania tego czegoś tutaj, nie? No, no, no widzicie co się dzieje, tak? No on już zaczął tak być w tej chwili po prostu, że, że głowa mała. Jakby te filmy były w niższej rozdzielczości, to pewnie by to jakoś w miarę chodziło, nie? Ale tak, no, no, widać, że jest to dobite na max, dobite na max. Ramu nie brakuje, bo widać, że on się w 1 giga z odparzeniem filmów zmieści, czy tam odpalaniem innych rzeczy, nie? Ogólnie fajnie się na tym pracuje, naprawdę. Patrząc na to, że ten sprzęt, powtórzę jeszcze raz, ma 18 lat, niektórzy to już po roku, po dwóch wyrzucają sprzęt na śmietnik, bo jest stary i się nie da. To patrząc na to, jak on sobie nawet mimo tutaj pracuje jako tako, nie jest to wiadomo, demon szybkości. Wejdę na jakieś inne strony internetowe, nie na YouTube'a jeszcze. Wszedłem na stronkę internetową na pudelka. No teraz z tym dodatkiem to można z pudelka korzystać. No ale bez tego to wybaczcie mi, sponsorze. Możecie mi kupić mocniejszego laptopa. Bo aktualnie mam takiego z 2006 roku. Jak mi kupicie takiego mocnego z RTX-em 470, to wtedy wyłączę ten dodatek tutaj i będę oglądał Wasze reklamy z przyjemnością. Jeżeli nie, to sorry, ale tak będzie robione po prostu. Możemy oglądać sobie tutaj Oneta, który, zobaczcie, to działa, tak? No nie jest to super płynne, ale ludzie, no, no kurde, naprawdę do oglądania netu nie trzeba super nie wiadomo do czego, tak? Nie trzeba. Chcesz poczytać? Powiększ sobie stronę, bo da się powiększyć stronkę, teoretycznie przynajmniej. Tu się jeszcze Facebook ładuje, więc Facebook też swoje zabierze. Chciałem Facebooka odpalić, bo żebyście zobaczyli, jak to na Facebooku działa. Normalnie, Strąży normalnie dała tutaj przeglądać, więc spoko. Widzisz jakieś wideo sobie leci, więc jak ktoś potrzebuje oglądać, nie wiem, na ciebie wiadomości albo cokolwiek innego, no to to light, taki, taki trup z systemem, który jest bezpieczny. Powtarzam, ten system jest nowy, zabezpieczony, ma wszystkie możliwe aktualizacje na teraz. No więc kurde. A sprzęt ma po raz bo powiem 10, 18 lat, ja pierdzielę, pełnoletni jest. Sprzęt jest po prostu pełnoletni. Właśnie co Wam nie powiedziałem, różnice do, co do kora. Bo w sumie od tego powinienem zacząć, jakby nie było, tak nie Nie wyłączaj tego. Nie to nam wyłącz, bo też zabiera trochę proca. To jest zły pomysł. Jeżeli chodzi o wyglądy, zachowanie i tak dalej, nie ma kostek pulpitu. Nie ma tutaj jakichś mega dodatków, takie jakie są w GNOME, normalnym gnomie, Tak czyli w wersji Core Zorin Appearance jest obcięty, bo jest obcięty. Ma tylko 4 tła. Tutaj, sorry, 2 tła. Są dwa tła. Jeżeli chcielibyście więcej teł mieć tutaj, to trzeba za to po prostu zapłacić, czyli OS Pro Light, Zorin OS Pro Light trzeba kupić. Cena jest chyba, nie wiem czy taka sama czy niższa, nie sprawdzałem, jeżeli chodzi o wersję Core Professional, tak. No standardowo mamy tutaj dwa wyglądy po prostu pulpitu, a dodatkowo jak zapłacicie to macie cztery, jak ktoś ma ochotę, spoko. Wyglądy wiadomo, że można sobie to zmniejszyć, znaczy zmienić, zmienia, trwało to z minutę, dobrą minutę, ale zmienia, no dobra, jeszcze ja nie czepiam, bo wiadomo o co chodzi, tak. To jest dwurdzeniowy, stary sprzęt, który ma 1,6 GHz, a więc naprawdę cud, że to po prostu tak działa. A jak widać, działa całkiem spokojnie. Ustawienia XFC to już nie będę wam omawiał, bo to już mówiłem nieraz i w ogóle lekki pulpit, po prostu w miarę lekki pulpit i, i ten. No jest okej, okay, tak? Można powiedzieć, że jest nawet spoko. Zachowuje się to całkiem, bym powiedział, przyjemnie jak na swoje możliwości i co, no słuchajcie tyle chyba będę już kończył ten znowu przydługi film, miał być krótki, a znowu się rozgadałem jak cholera, mam nadzieję, że to powycinam połowę z tego na montażu, że będziecie mieli to w granicach 20 minut, a nie pół godziny tak jak to teraz mniej więcej wychodzi w każdym razie jest ok, naprawdę do jakiegoś trupa starego ten, wiadomo, że nie jest to Antix tak, Antix jest pozbawiony prawie wszystkiego, tam nie ma nic jest, znaczy kiepski Ciężki pulpit jest w Antique ciężki w sensie obsługi, bo to jest okrojone na maksa, nie? natomiast tutaj w Zorinie, no jest w miarę, w miarę, po prostu, bym, znaczy w miarę, no tu jest po prostu XFC, które działa dobrze, tak, I daje radę, nie jest to super lekki pulpit, ale, ale ma ręce i nogi, nie? Dobra. kończymy, tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Jak nie, to trudno. Możecie mi w komentarzach zjechać. Dziękuję za każde wspomaganie paczkowe tego kanału, finansowe, w jakikolwiek inny sposób. Czy Paypal, czy subskrypcje na YouTubie, tak? Te płatne subskrypcje, bo można, za co bardzo dziękuję wszystkim patronom. Czy przez Tipli, tam możecie przez, przez kartę, czy przez Blika, jakkolwiek macie ochotę nawet te 5 zł, dorzucić, bo kurtę zawsze, jest, zawsze jesteśmy do przodu, powiem tu tak. A to się po prostu bardzo, bardzo przyda. E, słuchajcie, kończymy, tak? Ja na razie odstawiam tego kompa na jego miejsce odpoczynku, tak, żeby się nam nie przegrzewał za bardzo. Ja widzicie, daję radę. To naprawdę po prostu daje radę. Gorąco pozdrawiam Bartek, trzymajcie się cześć.